Jestem sam. Najbardziej badassowy Forever Alone, jakiego w życiu widziałem. Witajcie ludziska, z tej strony Byku, a to nowa seria. Zagrajmy w Serious Sam pierwsze starcie. Dokładnie, moi drodzy. Mam masę wspomnień związanych z tą grą. Bardzo lubię tego typu FPS-y. Niezmuszające do głębszej refleksji. Proste siekaniny. Generalnie możecie się spodziewać naprawdę solidnej dawki i wesołego rozpierdolu w kolorowej oprawie. No i cóż, w sumie w chwili obecnej nie jestem w stanie powiedzieć zbyt wiele o grze. Tam informacje o niej na pewno znajdziecie pod filmikiem. Jakieś tam kluczowe. Ja tylko mogę powiedzieć, że grałem akurat w pierwsze starcie tylko raz. Czyli w jedynkę, którą teraz tutaj nagrywam. Ale no coś tam z niej pamiętam. Natomiast w drugiej starcie grałem już o milion razy i zawsze strasznie mnie to wszystko rozwalało. Zresztą zaraz sami zobaczycie, o co w tej całej grze właściwie chodzi. No i nagrywam ją w formacie 4:3, po prostu jeszcze ona jest ciutek zbyt stara, żeby wiedzieć, że mogło później zaistnieć coś takiego jak 16:9. Także cóż, no. Wiecie, shit happens. Dobra, nie ma co tutaj gadać, od razu bierzemy nowa gra. Tutaj też właśnie wszystko... Why so serious, moi drodzy? No i wszystkie te podpisy poczytajcie sobie do niedoświadczonych graczy FPS. No, ale my weźmiemy sobie poziom trudny dla doświadczonych graczy Serious Sama. Już nam się mapa wczytuje, świątynia Hatshepsut. O, dużo czytania. Dobra, poczytam. Zobaczymy, ile razy się pomylę. Na początku XXI wieku ludzkość dokonuje wstrząsającego odkrycia. Pod piaskami najstarszej znanej ludzkiej cywilizacji zostają odkryte ślady społeczności jeszcze starszej, lecz zaawansowanej technicznie. Poważne naukowe implikacje tego odkrycia przynoszą człowieka do najdalszych zakątków wszechświata. Wszystko wygląda idealnie, nawet zbyt idealnie. W roku 2104 ludzkość zostaje zaatakowana przez niezliczne potwory zrodzone w innym wymiarze. Ludzie walczą dzielnie w kolejnych bataliach, lecz nic nie może powstrzymać napływu potworów. Siły Ziemian powoli ulegają. Planeta po planecie od Alfa Centauri i aż do Układu Słonecznego. Dzięki swej nadzwyczajnej odwadze w walce z potworami sam Serious Sam staje się legendą. Ranny dziesiątki razy, ale zawsze niepokonany, Serious Sam staje się żywym symbolem oporu Ziemi przed nadchodzącym złem. Lecz niezależnie od tego, jak dzielnie walczą armię ludzkości, przegrywają raz za razem. Próby obrony Układu Słonecznego spędzają na niczym, a Ziemia zostaje bezpośrednio zaatakowana. Ludzkość stoi w obliczu własnej zagłady. Przywódcy wszystkich krajów muszą teraz wykorzystać swoją ostatnią szansę. Starożytny artefakt zwany blokadą czasu. To pozostałość po dawno zapomnianej rasie obdarzona mocą teleportacji jednej osoby w przeszłość. Decyzja, kogo wysłać, jest oczywista. Sam Serious Stone, nasz główny bohater. Z tego co pamiętam, w jedynce ma ciutek gorszy głos niż w dwójce w swojej polskiej wersji. Ale i tak, tak basowego głosu naprawdę ze świecą szukać, ludzisko. Ja go nie podrobię, nie ma bata, weź. A no to już wiemy, gdzie jesteśmy mniej więcej. Egipt, 1370 rok przed naszą erą. Wyczek herbatki, bo tu już sucho wszędzie. A mi od tego szybkiego czytania już w gardle zaschło. Jaka muzyczka. No już wiemy, że będzie wejście z pierdolnięciem. Gdybyście mnie widzieli, to... doszlibyście do wniosku, że mam banana na ryju. Cały zacieszony. Masa wspomnień. Może bardziej z dwójki niż z jedynki, ale... Pamiętam w ogóle, że najpierw grałem w dwójkę, później dopiero jedynkę poznałem, ale to w niczym nie przeszkodziło. Proszę bardzo, jest deszcz, są pioruny. Jest zagadkowy teleport. No i zaraz zobaczymy, jak nasza postać wygląda, chociaż w sumie już go widzieliście z miniganem w rękach. Tak dokładnie, cały Serious Sam.
Tutaj, prawda, monumentalizm, muzyczka, wszystko pięknie przygotowane i jebnięcie śmiechem. Dobra, nieważne, tak czy siak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten komputerek, NetriaWab i tak dalej, cóż, nie będziemy, znaczy ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo bym was zanudził, ale generalnie tutaj się cała fabuła znajduje, więc jeżeli chcecie poczytać i się więcej rzeczy dowiedzieć, to sobie zatrzymujcie. Ja tam tylko początek tutaj przeczytam, żebyśmy mniej więcej wiedzieli co i jak. Pewnie już czytacie, a ja gadam jak głupi. W każdym razie, no, mamy wszczepionego w głowę Netrixa, tak, w końcu, chyba tak. Analizator warunków bojowych w każdym razie. No i będzie nas tutaj instruował co i jak. Dokładnie. Jesteśmy w świątyni Hetszepsut. Coś z trzepaniem na pewno. Dobra, tak czy siak. Pocofnijcie się w czasie, znaleźliśmy się, bla bla bla. Oto plan. Chrzanić plan powstałem. Dobra, no to przeczytałem, super. Mamy w wyposażeniu nóż wojskowy. Waga 600 gramów. Długość 30 cm. No, kawałek blaszki jest. No i mamy jakiegoś kolta. Dokładnie. 6 nabojów. TMZA. TMZA to chyba był właśnie technomagiczny zasobnik amunicji. Tu macie. Czyli po prostu zapewnia on nieskończony zapas amunicji. Piękna sprawa, prawda? Proste, proste. Dobra. Tak czy siak, wyjdźmy stąd, wszystko przeczytane, no i już możemy... Właśnie, teraz usłyszeliście sama. Na szczęście jestem gotów do walki, a to są nasi przeciwnicy. Pierwsi. Będziemy się bawić w badasa tutaj. A co? Zabroniona? Też po staremu, tutaj zwłoki generalnie znikają w magiczny sposób, żeby nie zaśmiecać pamięci. Dobra, tak czy siak. już mamy tutaj pierwszą radę od naszego analizatora bojowego. No i tutaj jest oczywiście analiza przeciwnika. Ścięty rakietowiec, cyberzombie, bezmyślny, jednostka kontroli życia, wielkość 2 metry. No, wysoki, ciekawe czy z głową, czy bez i czy ciekawe czy w kapeluszu. Dajcie inaczej, mała nagroda, zagrożenie brak. Aha, rady. Nie stwierdzono żadnych zagrożeń, świetnie. No tam ścięto żołnierza, wskrzeszono go, ma głowę w ręku własnym. Żeby zapewnić sobie wrażenia audiowizualne, no i po prostu w drugiej ręce ma jakąś tam broń. Dendrydyn. Ciekawe czy dam radę go obejść? Dam radę, proszę bardzo. Co my tu mamy? Rozglądajmy się. A, już tutaj pogoda wróciła do normy po naszej teleportacji. Trzeba się w takich, tego typu grach trzeba się często zapisywać, więc już pierwszy zapis zrobimy sobie. Szybciutki, a co? Czemu mielibyśmy się ograniczać? Dobra, pięknie. Czemu oni mnie otoczyli? Tak, w tego typu grach raczej nie warto stać w jednym miejscu. To też jest taki ultimate advice. Wow, jeszcze nie oberwałem od nikogo. Fajnie, cieszę się, jaram się. Dobra, z tej strony coś? Poza tym, że więcej przeciwników na mnie czyha? Ach, pięknie. Po prostu się czuję jak asasyn z tym nożem. Podchodzę, zabijam, biegnę dalej. Jest pancerz! Właśnie tak, dokładnie. Bardzo, 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 bardzo się opłaca przeszukiwanie. Wszelkich zakamarków, chyba że akurat przeciwnicy mają cię otoczyć za moment. To akurat wtedy trzeba się zastanowić i przekalkulować to wszystko, ale jak widzicie na razie to ich wyży nam w pień. No wiecie, trudny poziom trudności i te sprawy. Chociaż nie, konsolówką to tego nazwać nie można, w każdym razie. Przejdźmy sobie jeszcze tędy. Ja wiem, wiem, byku, cofasz się i te sprawy, ale w konkretnym celu. Po pierwsze to tutaj jest pukawka, nasza druga. Ajajajajajajajaj, jeszcze się zaraz okaże, że mnie trafią i co będzie. Mam nadzieję, że poziomy dźwięków są dobrze ustawione, bo mówiąc szczerze, to nie wiem. Dobra, biorę drugą pukawkę. Jej, co trzy gnaty, to nie dwa. Dobra, nieważne.
Wow, 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 Gnar Samiec. Jak ja cię pamiętam, Skubańcu, zaraz zobaczycie, że mam rację. To jest on, mówię wam. Właśnie. Au, oberwałem. Cholera, myślałem, że zdążę go zaszlachtować. No tak, wysokość 7,3 metra, wytrzymałość mała, agresja mała, ugryzienie ciosy, no wiecie, ma zamiast klaty piersiowej wielkie usta, także pięknie tutaj krwią otoczone. Małe dwunożne zwierzę bez głowy, z jednym okiem i dużym otworem gębowym. Wow, no nie widać. Pochodzi z Syriusza. Zostało wyszkolone przez mental do atakowania się przeciwnika. Samce są mniejsze, purpurowe i nie tak wytrzymałe jak samice. Ha! Ciekawe, czyli tutaj samice noszą spodnie w tych związkach. Nie mają broni dystansowych, wystarczy trzymać je na dystans. Niektóre odmiany mogą lewitować. Okej. Dobrze, że ten nie postanowił lewitować i jednak zrobić bardziej użytek z nóżek. Ale do czego tutaj zmierzałem? Mam wrażenie, że ta część budowli do czegoś służy. Więc tak, najpierw się rozejrzyjmy, co się kryje po prawej stronie. Bądź po lewej, zależy z której strony patrzeć. No dobra, tu widzę jakieś drzwi, ciekawe czy się przede mną otworzą. Znalazłem mega sekret! A ty co? What the? To są moi fani? Seriously? Oni podążają za... Ale to miała jedna osoba się teleportować w czasie. Przenieść i w ogóle, dobra. Co, chcecie moje autografy? Ale wiecie, że ja tylko rozdaję krwiste autografy? Wiecie, ludziska, najważniejsze to dobrze traktować swoich fanów. Zapamiętajcie to. Chcieli autografy, dostali autografy. Bardzo szybko, bardzo ładnie. Ja się zastanawiam, że może jednego tylko zostawię przy życiu, żeby mógł powiedzieć reszcie. Co tutaj zaszło? Dobra, no mówiłem, co dwa kolty to nie jeden. Dobra. Fajnie, fajnie. Ale mi się coś zdaje, że tam dalej będzie coś więcej. Coś więcej. Raczej nie zrobiliby tego podestu, gdyby on niczemu nie służył. Takie jest moje zdanie. Możecie się z nim nie zgadzać. Wolny wybór, kurde. Więc hopsam sobie. Ale czy ja tam widzę jakąś palemkę? No, chyba tam jest jakaś palemka. No właśnie, to już wiemy dokąd będziemy biegli. Cieszę się, że Sirius sam ma trochę lepsze tempo niż Tommy z Preya. Dobra, no tak. Odnoszę wrażenie, że poziom trudności został zbilansowany odpowiednio, ale bez uwzględnienia tego, że ktoś mógłby być na tyle szalony, żeby odkryć ten tutaj sekret. Come on! Cztery wielkie rakietowe stwory? Tak po prostu, na dzień dobry? A ja z nożem. Z dwoma kurde koltami. Dobra, spoko, nie ma sprawy. Aha, chyba oberwałem. Takie odnoszę wrażenie, delikatnie. Może będę do nich strzelał, to może się przewrócą. Daleko ta palma? O kurde, jeszcze daleko. Okej. Potrzebuję teraz po lewo. A patrzcie, patrzcie, już kazam go. Już jest na żółto celowniczek. Ciekawe, że ich własne rakiety nie ranią. To jest kurde magia. Ciekawe, czy to się okaże dla mnie jakby bardziej opłacalne, żeby tu przyjść i odkryć ten sekret, czy nie. Dobra, już widzicie, co tutaj na nas czeka. Dużo żyćka, którego nie zdążyłem podnieść. Byku, mega epic fail. Ale spokojnie, odciągnę ich, na pewno to się uda. Albo wystrzelam ich, o. Też mam nieskończoność amunicji, mogę ich wystrzelać, co mi tam. Proszę bardzo, już mamy wpis o naszym nowym przeciwniku. Ale, why so serious, sam? Pokonamy ich choćby z samym nożem.
albo jesteśmy badassami, albo kurde miękkimi kluchami. Bonusowy rym do tego wszystkiego. No kiedy padniesz, wełniana istoto? Czyżbym był miękką kluchą? Fuck it. Dobra, szanić to jeszcze raz. No co? Ja chcę to żyćko, o co wam chodzi? Poza tym, wiecie. Badassem się trzeba urodzić. No, 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 chodźcie tutaj. Wezmę was na klatę. A wy macie oglądać, jak ja ich niszczę. Umówię wam, tym razem mi się to uda. Albo wiecie co, może przyjmiemy inną taktykę. Ja ich najpierw zniszczę. O, a później dopiero pójdę po te serduszka. Tak, to jest lepszy pomysł. Bezpieczniejszy w każdym razie. Oni tam zdechną jeden po drugim. No, tak, to jest lepsza taktyka. Jeden padł. Teraz padnie drugi, na pewno. Na pewno padnie, czemu miałby nie paść? No dajesz, dajesz sami, dajesz, strzelaj, strzelaj. Ale patrzcie, że to ta koncentracja strzałów, kurde. Każdy strzał trafia dokładnie w punkt. Nie ma, że jakiś rozrzut, nie! Biegniemy na pełnej kurwie i strzelamy. To jest piękne w tej grze. Trafiamy za każdym razem. Dobrze, że się amunicja nie kończy, bo... Czekajcie, czy ja nie biegnę w stronę tej palmy? Tak, biegnę w stronę palmy. Dobra, dwa padły. Dwa pozostałe do padnięcia. Ach, jeszcze jeden! Ten zapisik sobie strzenął. Proszę bardzo. Niby nie obowiązkowe starcie, ale powiem wam, że... mimo wszystko daje satysfakcję. Wiecie tego? Cztery wielkie monstra, a ja mam podstawową broń? Nie ma problemu. Także tego. No i taka muzyczka, prawda, afrykańska jakaś, takie wiecie, klimaty tego, bębenki, te sprawy. Dobra, przeczytajmy sobie, z czym się zmierzyliśmy. Biomechanoid, duży, cyborg endotermiczny, cokolwiek to znaczy. Genetycznie zaprogramowany, nanonana, wielkość 10 metrów, okej. Okay. Wyrzutnia rakiet, a przydałaby się. Mechanizm biologiczny, hodowany w biozbiornikach, mental, jego genom jest zaprogramowany, by wytwarza geologicznie powstające części. Wow, fajnie, fajnie. Warto to wszystko poczytać. Fajnie, dobra. Wszystko wiemy. Bierzemy serducho, amunicję i wracamy szybciutko do naszej świątyni Hetszepsut. Tup, 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 tup. Łyczek herbatki. No i co? Wrócimy do mniej hardkorowych przeciwników. Dobra, zasadniczo mogę wam wyciąć ten fragment zasuwania po głupiemu, także ZW. I już jesteśmy z powrotem, dlatego jeszcze tutaj sprawdzę, czy te drzwi tym razem może się przede mną otworzą. Chciałbym to wiedzieć, naprawdę. Być może warunkiem ich otworzenia się było zabicie tych stworków, ale nie. Biomechanoidy jednak nie były tutaj kluczem. Właściwie ich trupy nie były kluczem, ale mniejsza z tym. Nie zważając na wszelakie przeciwności, już wracamy do plądrowania właściwie w świątyni. Pięknie. Coś tu na mnie czeka? Na przykład, nie wiem, jakaś epicka strzelba? Aha, więcej przeciwników. No, może być. Nie powiem. Jest akcja, jest impreza, jest dobrze. Też tutaj widzę, że nie ma przeładowania, ale w sumie na co komu przeładowanie?
To się otworzy, otworzyło się. Może rzeczywiście z nożem będzie wygodniej. Silent Kill! Wow, wow, wow! Gonark sam jest, nie gryź mnie! Dziwka tu jeden. Tak, wiem, nóż byłby na niego skuteczniejszy, wiem o tym, wiem, wiem. Dobra, może wejdźmy sobie do windy, bo chyba gdzieś tu ona jest. O. Zróbmy, nie da się przed nią zabić, bo windy w tej grze bywają krwiożercze. Nowy przeciwnik, już. Szybko, a ja chcę w górę. Serio, seriously. Co to było? No, to samo. Aha, miotacz ognia niby. Pewnie będzie wystrzeliwał więcej pocisków naraz. No, do góry. Dobra, więc chodźmy tędy. Aha, gonarch samica. Dwie, trzy gonarch samice, great! Mówię szczerze, nie wiem co powiedział sami akurat tym razem, no ale nic to. Ma troszeczkę zbyt niski głos, to czyni go troszeczkę zbyt cichym i mało zrozumiałem, ale mniejsza jest to. Aha, samice mogą być niewidzialne, great. To już wszystko wiemy. Nowe pomieszczenie i pancerzyk. Prawda, pojedyncze punkciki, ale smaczne goodiesy. No chodź. Grenadier! Wow, proszę bardzo, nowy przeciwnik. No to szybko zapełnimy listę ludzi, którzy nas nie lubią. Zdrówko? No czemu nie, tylko że chyba mam pełno akurat. No, woda wiadomo, sprzed iluś tam lat. Dobra, tak czy siak. O! Lepsza kamizelka. Naboje do strzelby plus 10. Jest strzelbunie! Moje ty cudeńko. Tak, maleńka. Oh yeah! Oh yeah! Jakaś pułapka? Nie zauważyłem. O, o, o! To jakieś strzały lecą we mnie. Hello! Say hello to the lad. Przydajcie się złowym, a ty co? Jakiś taki szczuplutki jesteś i ty chcesz do mnie tutaj skikać? Dobra, już mamy dwóch nowych przeciwników na koncie. Jejku, szybko ta lista się cholera zapewnia. Mówiąc szczerze, to ten przeciwnik daje się we znaki w większych grupach. Będzie występował przez całą grę. I zapewniam was, że nie raz i nie dwa padnę pod ciosami jego pazurków. Żywy szkielet przedstawiciela wymarłej rasy z planety Klery, z Alfa Canis Majoris. Jakkolwiek się to kurwa czyta. Ma długie, ostre pazury i długi ogon. Atakuje... Długi ogon? No, atakuje głównie przyzywając podwójne pociski lub tnie pazurami w walce bezpośredniej. Czyli ma ataki na dystans oraz ataki... bezpośrednie, dobra. Co jeszcze? Co jeszcze? Co tam jeszcze? A, bo to było uzbrojenie. A, strzelbunia. No ja... Niezbyt duża siła ognia. Siła ognia jest epicka. Tylko szybkostrzelność taka se. Dobra, tak czy siak. Przeżyliśmy to starcie. No nie wiem jakim cudem. Tutaj nasz sami. Piękna sprawa. Podsumowanie levelka? Ojej, tak szybko. Sekrety 3 na 7. 3 na 7? To ja tyle popierdzielałem po pustkowiach, mimo matko. Dobra, nieważne, jedziemy dalej. Aha, no tak, świątynia Tutmos, czyli chyba świątynia ojczułka tej Hetszepsut. Aha, krzyki ze środka, great. Co to za muchy jakieś? Sami myłbyś się czasem. Ojejku, amunicja do strzelby. Dobrze, lubię to, na gusta. Druga strona. O, da. Aha, samobójczy. Słodkie mięso armatnie. Sami mnie zainspirował, już was to czuję. Nie, oni mnie dogonili!
Dobra, nie wymykam. Co, chcesz się zmierzyć, kto pierwszy padnie? No może ja. Nie zaprzeczam. Aż tak mnie nie uszkodzi. Dobra, jakieś co to, byki jakieś na mnie lecą? Ja tu jestem, byku, jedyny byku. Rozumiesz, gin? Z tobą to taka walka. Słuchaj. W tej grze jest miejsce tylko dla jednego prawdziwego byka. Uzurpator. Pierdolony. No. Dobra. Wracając. Bykołak. Aha, on jest bykołak. Z bykiem przegrał. Zwierzę pociągowe, la. Jak to wytrzymałość mała? Gówna, nie mała. Krzyżówka geną wstrzymiąc jakąś odmianą bydła. Bykołak zachowuje się podobnie do zwykłego byka. Nie pije tyle piwa, co ja. Atakuje za pomocą rogów. Unika jego szarż, uskakując w bok. Great. Ścięty kamikaze. A nie potrzebuje głowy. Ale to klatę ma dobrą. Aha. No tak, uległa zniszczeniu. Generalnie najgorsze jest to, że on bardzo szybko biega, szybciej niż ja w tył, także to jest pewien mankament jakby walki z tym przeciwnikiem, ale to... Nic. No, jak się dorwałem do strzelby, to już jej nie puszczę. Nie, tylko nie wy, błagam, nie wy, nie. Fuck it. Dobra, samobójcy są tu groźni. Trzeba zapamiętać. Dobra, nieważne, wszystko gra. Tak, to go skutecznie zatrzymało. Jak się rozpadł. Bombardiery mi nie groźne, ale co mnie jeszcze atakuje? Mam nadzieję, że łapiecie już ducha tej gry. Naprawdę. A jeszcze jedno wesołe pomieszczenie. Niech to na... co? Ale tam już widzę pierwszego przeciwnika. Dobra, zobaczmy o co tutaj chodzi. Thutmose. Powinien być tu pierwszy element. Coś tu nie gra, za cicho, uważaj na niemiłe niespodzianki. Też jestem tego zdania. Coś jest tutaj nie Halo. Ale mnie zaskoczyłeś, powiem ci, naprawdę. Ta mgła gęsta. No, najlepiej, tak. Trzech na jednego. Przynajmniej w sześciu byście się zebrali, żebyście mieli jakieś szanse. Dobra. Hopsa. O nie. Co to wszystko, na co masz stać? Jestem tutaj, bez głowy dupki. Właśnie. No ale nie, sejmuś. Wesoły. O. Sami jesteś pewien, że... A ten gościu to co? Dobra, nie, to, z tą kulą może nie koń... Motyw z Indiana Jonesa. Uwielbiam tę grę. A zaraz, jak się tu dostać? Nie wiem, jak ja tu skoczyłem, nie pytajcie. Naprawdę, nie wiem. Dobra, normalnie, okej? Okay? Come on, man! Lekko w plecki go postrzeliłem chyba. On już wymiękł. Autosejmuś? Czy ktoś mnie goni? Ja muszę jakąś lepszą broń bym potrzebował na tego skurkowańca. What the? Czym wy jesteście? O, no, dziś pytanie, dziś odpowiedź, co? Dobra, może tym. Tak, to jest skuteczniejsze, tak. To jest skuteczniejsze.
Kurde, małe żabędzy. Zarazem. Słomkę w dupę wsadzę i nad mnie. Kurde. Ewentualnie lufę pistoletu, jeżeli akurat słomki sami nie ma pod ręką. Dobra. Great. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Skoczek bagienny. Zrigil Kentaurus. Będę tak na niego mówił. Skoczek bagienny z Zrigil Kentaurus. W każdym zdaniu. Ciekawe, ile byście wytrzymali takiego czegoś. Ja bym tego czegoś takiego wytrzymał, ale dobra. Dzikie zwierzę. Bardzo, kurde. Brak wytrzymałości. Coś w tym jest. Agresja ekstremalna. Spryskanie toksycznym śluzem. Aha. A one same się nadymają, nie trzeba słomki, okej. Okay. Super. Mocni zawodnicy, naprawdę. Niszczy dystans. No, dobra, jeszcze... Co jeszcze? Nie ma elementu. Aha. No tak. Pewnie tam jest element. Wyjdź ze świątyni i do końca kaniany tam powinno znaleźć zejście do mojego grobowca. Okej. Ale do grobowca pójdziemy już następnym razem, moi drodzy. Mam nadzieję, że łapiecie już klimat tej gry, już wiecie, o co tu chodzi. Wiecie, że będzie wesoły rozpierdol w kolorowej oprawie. I generalnie mam nadzieję po prostu, że się wam podoba, bo ja się bawię prześwietnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejos!